Cześć wszystkim! No, Płonio 7. Ściąg Pillars of Eternity. How may I help? Hey there. Dobra. Została nam ostatnia pieczęć. Szafirowa. I spróbujemy otworzyć drzwi. Z głośnym szarpnięciem i podmuchem powietrza dalsza droga staje przed tym otworem. Dobra, robota! Dotarliśmy dalej niż ktokolwiek inny. Kontynuujmy. Okej, kto tym razem awansował z rozpaczona matka? Hey there. Poczekamy aż wszyscy będą mieli awans. Jeszcze, a, i Alot też awansował. Jeszcze Kanie brakuje. A, ale Kanie jeszcze sporo będzie brakować. Dobra. W takim razie awansujmy. Okej, zrobiliśmy trochę. Więcej niż ostatnio. Ale mimo wszystko trochę. Bandyci nadal nas robują na lewo i prawo. A, tak jak w życiu prawdziwym. Tutaj są bandyci, w życiu prawdziwym są podatki. Na jedno wychodzi. Dobra. Dałbym jeszcze troszkę wiedzy może. Co? Resztę zachowamy, żeby zwiększyć atletykę później. No, przetrwaniem też się później zajmiemy. Dobra. Okej. Mamy zdolność paladyna. Jakąś nową do wybrania. Zobaczmy, co my tu mieliśmy. Wszystkie... Pokonanie wroga przez paladyna me. Skoordynowane ataki. Na sobie celność sprzymierzeńca to jest sam cel plus 10. Ciekawe, czy się to stakuje z tym bonusem, który dostaliśmy od 12. Praworządna dusza. Obrona, zauroczenie, zdominowane, przestraszenie plus 15. Czas trwania minus 5 sekund. Okej. Okay. Całkiem fajne. Naglące wyzwanie. Użycie 3 razy przed odpoczynkiem. Cel sprzymierzeńca z tempem ataku plus 20%. Brzmi fajnie. Wzmacniające wezwanie. Sprzymierzeniec odbicia plus 25 przez 22 sekundy. Dwa razy na potyczkę. To już jest fajniejsze. Okej, okay, egida lojalności. Na sobie atakujący. Minus 20 celności, minimum obrażeń przeciwko postaciom pod wpływem zamętu, zauroczenia. Postacie trafione przez na siebie usuń zauroczenie, zdominowanie, zamęt. Nie wiem, o co w tym chodzi. Oczyszczenie niegodnych. Dwa razy przed odpoczynkiem. Korzystne efekty. Zawieszone. Zaprzysięgły wróg. Naznaczenie na sobie obrażenie plus 20%. Celność plus 15%. Raz na potyczkę. Obrażenia plus 20%. Celność plus 15% na jednego cel. Raczej rzadko nam się zdarza walczyć z jednym celem. Ale również ciekawe. Żarliwa szarża. Szybkość ruchu plus 2. Me. Okej, okay, fajne. Dobra, więc to jest ciekawe, odbicie plus 25, czyli tak jakby plus 5 do KP. Może się przydać, jeżeli ktoś nam się rzuci na tylnią linię. Skoordynowane ataki również brzmią fajnie, a to jest zdolność pasywna. Tylko nie wiem, czy się to będzie stakować. Praworządna dusza. To również jest całkiem fajne. Tego już widzę, żebym to rzadko używał. Więc chyba wezmę to, co będzie wymagało najmniejszego wysiłku ode mnie, czyli skoordynowane ataki. Mam nadzieję, że się będzie stakować. Dobra. Ty. Masz przetrwanie. Wiedzę też, czemu by nie. O, i dobra, mamy jakieś specjalne zdolności. Specjalizację w broni już mamy. Pancerna łaska. Na sobie minus 20% utraty szybkości z powodu pancerza. O, to jest bardzo fajne. Nieugiętość. Użytkownik 50% obrażeń zamienianych na leczenie periodyczne przez 15%. Na 3 razy przed odpoczynkiem. Okej, okay, pewny cel. Zdolność pasywna. Na sobie 20% rażnień niż na trafienia. Minimalne obrażenia plus 20%. Również fajne. Okej. Okay. Obrona krytyczna. Przezwyciężająca garda. Cel powalenie przez 5 sekund. Nieustraszenie. Niewrażliwość na przerażenie i ten. Dobra, przeciągnięcie. Dwa razy na potyczkę, szybkość średnia, zasięg 5 metrów. Spore obrażenia, przeciągnięcie 5 metrów, celność, kontrolę, refleks. W trakcie
W razie powodzenia oszołomienia. To również brzmi fajnie. Dużo fajnych rzeczy. Na pewno to mi się podoba. A pamiętajmy, że Edera chcemy ładować w DPS-y. Raz na potyczkę wszystkie obrony plus 20 przez 15 sekund. To również jest całkiem fajne. Wezmę to. Później się pozastanawiamy nad innymi rzeczami. To przyciągniecie również brzmi fajnie. Ale na razie weźmiemy to. Ok. Rozpaczona matka. Ty wiedzę damy ci. Troszkę atletyki. Ok, moce poziom 5. Taktyczna więź. Użytkownik celność plus 20 podczas atakowania tego samego celu. Co cel? Detonacja. Cel obrażenia 55. Czekaj. Rozdziela duszę celu, powodując obrażenia bazowe. Przeciwnicy o niskiej wytrzymałości wybuchają, zadając obrażenia miażdżone wszystkim w zasięgu. Okej. Okay. To na pewno wezmę. Pożyczony instynkt. Przemiana intelekt, percepcja celu w energię, obniżając te cechy i zwiększając obronę celu. Obronę i celność enigmatyka. Czyli tak, cel intelekt minus 8, percepcja minus 8. Użytkownik celność zwarcie plus 20, celność dystansu, odbicie plus 20. No niezłe, ale generalnie obniżenie intelektu i percepcji, no. Przeszkodziłoby to magom, bo to by zwiększyło chyba ich, zmniejszyło ich celność. Więc przeszkodziłoby im w rzucaniu czarów, ale jakoś tego nie widzę. Okej, okay, przywództwo. Wszyscy wrogowie w obszarze działania odczuwają nieodparte pragnienie podporządkowania się enigmatykowi. Cel zostaje zdominowany, a pozostali zauroczeni. Okej. Okay. Również brzmi fajnie. Chyba wezmę to. Na coś, co podziała nieźle. Chociaż wiecie co? Detonację już mamy jako AOE na tym poziomie. Dominację już mamy również. A zauroczenie obszarowe. Co właściwie robi to uroczenie? Szybkość, celność, wszystkie rodzaje obrony zostają obniżone 25. Okej, okay, czyli to nie jest też takie złe. Ale na pewno rzadziej będę tego korzystał niż z detonacji. Po co zauraczać coś, jeżeli mogę to zdetonować? A ten pożyczony instynkt może się przydać w walce z jakimiś silnymi magami. Więc zobaczmy. Zostawmy tak. Okej. Okay. No i alot jeszcze. Dobra. Dam jeszcze trochę atletyki i przetrwania. Okej, okay, piąty poziom. Rzeka Płomieni, podoba mi się nazwa. Otacza maga przerażającym wirem ognia, który powoduje poparzenia u wszystkich w zasięgu rażenia. Efekt obrażenia, ogień. Okej. Okay. Obszar działania promień odrzucającego, więc... No trochę słabo. Również by to swoich kolegów ranił. Fala. Bez żadnego, że przemiana w świnię pojedynczego rozumnego przeciwnika, takich jak świnia jest bardzo słaba w wartości obrony, ale jest bardzo szybka. Ok? Mur mocy. Tworzy półprzepuszczalną barierę, która zadaje obrażenia miażdżone i okulawia wszystkich wrogów, którzy się przez nią przejdą, oszczędzając jednak sprzymierzeńców. Obrażenia 4 do 6, serio? Nie, nie jest tego warte. Przerażające osłabienie. Przeciwnicy w obszarze działania przetrzymują wizję swoich najgorszych obaw, powodując osłabienie i przerażenie. Przez 28 sekund. Okej. Okay. Gorzka cuma. Przeciwnik zostaje unieruchomiony i staje się celem lodowe,
lodowatego promienia energii maga, który powoduje obrażenia o zimna u trafionych wrogów. Okej. Cel obrażenia, małe unieruchomienie przez 4 sekundy, również niezbyt dużo. Dobra, morowa chmura. Tworzy toksyczną chmurę, która co kilka sekund zadaje obrażenia bazowe postaciom pozostającym w jej zasięgu. Okej, to już brzmi fajniej. Zabezpieczenie. Podstępne magiczne zabezpieczenie aktywowane, jeżeli wytrzymałość postaci spadnie do 50%. Przyznaje premię do redukcji obrażeń i obrony, jednocześnie powalając pobliskich przeciwników. Wszystkie obrony plus 20, redukcja obrażeń plus 10 przez 84 sekundy. Brzmi fajnie. Duchowa lanca. Obrażenia kute i wybuchający wroga. Mech. Kołysanka. Natychmiast usypia grupę przeciwników, powodując krótkotrwałe powalenie. Obszar działania. Utrata przytomności przez 8 sekund. To jest długo. 8 sekund utrata przyjemności to jest długo. Ok, jaki to ma zasięg działania? 3 metry. Taki sam jak to przerażające osłabienie. Więc brzmi fajniej. Fala mrozu. Ok, stożek. Obrażenia duże od zimna. Ok. Efekty przerobu przez 14 sekund. Ok, cudowna męka. Co powoduje? Pochłania stanowczość, intelekt i percepcję celu, tworząc dwa dodatkowe efekty w słabszej wersji, które przeskakują na kolejne ofiary po wygaśnięciu pierwszego. Stanowczość, intelekt, percepcja minus 10 przez 14 sekund. Bardzo podobne do tego, co ma matka, więc już nie będziemy drugiego brali. Fala mrozu. Nie lubię zaklęć stożkowych, nie aż trzeba wyjść magiem do przodu, żeby je rzucić. Kołysanka brzmi ok. To zabezpieczenie również brzmi fajnie, ale mamy już inne czary obronne i mamy zdolność obronną, więc to weźmiemy później. Rzeka płomieni również brzmi fajnie, ale to palili, na pewno byśmy palili często swoich tym, więc może podziękuję. Wezmę morową chmurę oraz tą kołysankę. Okej, mistrzowskie zaklęcia. Mistrzowskie opanowane zaklęcie umożliwia darmowe wykorzystanie go jeden raz podczas potyczki. Darmowe rzucenie zaklęcia mistrzowskiego jest możliwe nawet jeżeli nie znajduje się ono w grymuarze maga. To jest fajne. To jest bardzo fajne. Ok, weźmiemy pomniejsze pociski. Ponieważ to ma duży zasięg. Wachlarz płomieni i inne zaklęcia są takie bardziej okazjonalne. Wymagają, żebyśmy musieli wyjść z tyłu. A magiczne pociski to jest coś, co możemy zawsze rzucić. Więc to się przyda. Okej, fajnie, fajnie, podoba mi się. A lot stał się jeszcze Yeah. potężniejszy. Wszyscy stali się jeszcze potężniejsi. Okej, I fajnie, got something over pułapka. here. I coś ukrytego. Dobra, pieniążki. Hey there. Pieniążki są fajne. I'm just too good. It's a curse. No dobra, to schodzimy na niższy poziom, co? Yeah. Zobaczymy, co nas tam czeka. Spadaj grabanona lub tablicę. Sure. Okej, okay. Cokolwiek to ma znaczyć. Wzdłuż wspomnianych kolumn widzisz wybłagłe fragmenty anglitańskich run. Okej. Okay. Zguba ziemi, mała zguba ziemi, okej. Show Nie ma się co tu bawić. them how it's done. This Załatwmy je od razu. Dobra. Rzucić uderzenie magii. Okej, te zguby ognia wybuchają. Ale dobra, bez problemu. Okej, dobra. Stawiają po sobie jakieś pierdołki. Dobra, tutaj zbadaj. Okej, dobra. Kolejne zguby. Hey there. Dobra, puść ich przodem.
I'll teach you a lesson. Okay. Following your. Puśćcie matkę, żeby mogła atakować. I wish you no harm. Okay, kolejne zguby. Też nie będzie z nimi problemu. Padają dosyć szybko. Okay, ty się już. I'll teach you a lesson. Sure. Wow, przenoszą się. You're not getting through me. Dobra. Tak, ciągle zapominam wyłączyć. Steama. I wish you no harm. Więc wiecie co, chyba to za chwilkę zrobię, tylko ich rozwalimy. You should have run. Dobra. Gdzie to wyłączyć, Steama? Chyba tutaj. Offline, dobra. No i czy to widzieliście? Hey there. Ale nie powinny już nam komunikaty na razie przeszkadzać. Hey there. Just say the word. Ty nam powiedz, czy to są jakieś Just say the word. Wygląda na to, że nie. Okej. Okay. Hey. Yeah? Ciekawe pomieszczenie. Czy to jest Adra? Wygląda na to, że Just tak. Say the word. Okej, okay, więcej pieniążków. To jest jakaś kula. Ten dziwny cokół ma zaokrąglone w głębieniu u góry. Wygląda na to, że czegoś tam brakuje. Okej. Okay. W takim razie jeszcze to powrócimy. Mhm. Dobra, i co my tutaj mamy? Idźmy może w tą stronę, zobaczmy. Just say the word. Więcej zgub będzie tutaj? Nie, upiór. Okej. Okay. Cofajmy się trochę. A, i również zguba ognia. Okej, okay, cofnij się. Just say the word. Cofnij się, kobieto. Tak lepiej. Dobra, wszyscy otworzyć ogień. Okej, udało nam się zdominować coś w końcu. To teraz zajmijmy się upiorem. Dobra, eksplodował. Okej. Dobra, najpierw upiór. Dobra, jest jeszcze ta mała zguba. Dobra, po kolei. I wish you no harm. I'll teach you a lesson. This one repels my odporność na kłutę. Okej. Okay. Hey there. Show 'em how it's done. A nasi ludzie jakoś sobie poradzą. Dobra, ty możesz im przywalić tym magicznym uderzeniem. Ta. Co, nie musicie strzelać, skoro i tak to nie działa. Dobra. Just say the word. Leave it to me. Hey there. Trochę zwłok i zobaczmy. Sure. O, tutaj podobny piedestał. Just say the word. Tak, wygląda na to, że czegoś tam brakuje. Znaczy, że niedługo pewnie to coś znajdziemy. Okej, złoty obol, okej? Okay? Mhm. Już mamy pieniędzy, 7600. No, całkiem nieźle idzie. Jak jeszcze wyjdziemy stąd i posprzedajemy te wszystkie złomy, to myślę, że nie będzie problemu ze zdobyciem tych 10 sztuk złota. 10 tysięcy sztuk miedzi. Okej. Okay. Czy one są odporne również? Zobaczmy, czy są odporne na... Nie. No to wszyscy ognia. Hi. Okay. Upiorek teraz się narzucę, więc musimy wyjść. O, fajnie. Patrzcie.
A. Dobra. Musimy się nimi zająć. Your thoughts must float. Ta. No, jeszcze raz im przywalmy. I wróćmy tutaj. Dobra. Redukcja obrażeń. Nie mają odporności na kłute, więc... Dobra. I jej możesz przywalić grimoirem. Uff, fajnie. Dobra, i zmień na ten miecz. Dobra. Musimy zdetonować. Możemy kogoś zdetonować. Ładnie. Hej. Okej. Chcę się wrócić do walki. You better run! Show them how it... Quick! Toss me something else! Dobra. Mhm. Okej. Tak, denerwujące są te zjawy. Ich zdolność do tego, że mogą się wcisnąć na naszą drugą linię. Nic nie można z tym zrobić. Okej, z dwóch spękanych kolumn widzisz wyblakłe fragmenty nibitańskich run. Te napisy, pozostań, daleko, coś w tym stylu, prowadzono to eksperymenty? Dobra. Just say the word. Bierzmy pułapki. Okej, pryzmat deszczu. Stary miedziany klucz. Okej. Dobra, tutaj mamy... Wygląda to, że będą różne... Hey there. Pokoje dotyczących żywiołów. Zdobyliśmy pryzmat deszczu, więc... Może tutaj jest pokój dotyczący wody. Więc pewnie tam trzeba będzie położyć ten pryzmat. Hey there. A raz to zbadamy. Teraz jakiś stary miedziany klucz do czegoś, czego jeszcze nie znaleźliśmy. Okay, zguba wiatru. Odporność na wybuchowe. Okej, okay, dobra, wszyscy. Mm-hmm. Wszyscy atakują razem z Paladynem. I wish you no harm. Masz skoordynowane ataki. Okej. Patrzymy na obrażeń od tych wybuchów. Więc za jakiś czas będziemy musieli znowu pomyśleć o odpoczynku, ale... Ale na razie jeszcze nie jest źle. Your thoughts must flow deeply indeed. Okej. Zobaczmy, czy tutaj będziemy mieli pomieszczenie... wody, być może. Just say the word. Tymczasem kolejna skrzynka. Z pryzmatem ognia. Mhm. Dobra. Jak zdobędziemy pryzmat ziemi, to się tam wrócimy i wszystkie naraz wrócimy. Dobra. Wy się zajmijcie jakimiś innymi zgubami. To jest odporna na strzały. Okej. Okay. Muszę się cofnąć. Okej. Okay. Dobra. Sure. Właśnie. O, spójrz, tam nad drzwiami. Nadzorca Gabarnosk. Znaleźliśmy. Okej, nad tymi drzwiami. Tuż poza stary miedziany klucz. Myślę, że jeszcze tam nie wejdziemy. Zajmiemy się najpierw tymi... Tymi, jak to się nazywało? Zapomniałem. Tymi żywiołami najpierw. Okej. Trzeba upiór najpierw, bo one się będą transportować. Dobra. Dobra, zróbcie miejsce. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. Możemy na nich nakrzyczeć, bo najlepsze AOE będzie na razie. To nie zajmuje się. Dobra, możemy jeszcze te wciski rzucić. Na upór na przykład.
Trochę obrażeń od tych wybuchów, ale chyba nie da się ich zapobiec im. Co po prostu będziemy musieli z tym handlować. Dobra. I co tu dalej mamy? To były wiatry, tak? Tak, to były wiatry. Wonder what this is. Perła, spoko. Więc jeszcze nic nie z tym nie zrobimy. Mamy na razie wodę i ogień. Dobra, tutaj są zguby wody. Okej, odporność na kłute. To się nie uda. Otwórzcie ogień do tych szlamów. Dobra. Dobra. Better try something else. Kolejne. Yeah. Show 'em how it's done. Sure. Jak się bukuje czasami. This isn't working. Dobra. Na niego, na niego. Magiczne pociski, fajnie. O, udało nam się coś zdominować znowu. Ile to już jest, jak postęp idzie? Dwa. Nie idzie najszybciej. Hey there. Z tymi żukami dużo lepiej szło przy dominacji. Wow, piwo. Wewnątrz bagiennych szlamów było piwo. Nie chciałbym chyba pić takiego piwa. Okej, dobra. W każdym pomieszczeniu było coś ukrytego, więc warto było sprawdzić. Dobra. Wezmę deszczu. Okej, coś się zadziałało. Coś się włączyło. Okej, chyba trzeba będzie wejść do środka, żeby zdobyć resztę pryzmatów, a może nie? Jeszcze tam jest miejsce, którego nie zbadaliśmy. Strzeż się, podróżniku. Kroczą tędy dusze potężniejsze niż twoja. Okej, animanci. To będzie fajne. Tak, oni mają dużą odporność na obrażenia. Podróżne. Dobra, otwórzmy ogień, chociaż... Bo... Okej, to jest adrowy animant. O, już z jednym się tak biliśmy. Upiór. Wow. Dobra, to może być nie za walka. Dobra, wy się skupcie na tym, co może... czemu możecie zadać obrażenia. Alot ma jeszcze jedną kulę ognia, więc z niej skorzysta teraz. Rzucił na niego upiór. Więc... więc wykończymy go. Szybko. Matka jeszcze musi w coś przywalić, żeby naładować sobie skupienie. Właśnie, ty... To był ciągle zapominam rzucać te twoje zaklęcia. Okej. Animanci rzucili się na matkę. Paladyn jest zdominowany? Nie fajnie, nie fajnie. Adragna. Okej, chyba trzeba będzie się tym zająć szybko. Okej. Czy możemy kołyskę zapuścić tak? Chyba się nam przyda to teraz. Ten upiór nie chce paść. Zaczął dać się utrzymać. Skamienienie. O, zrobiliście. Okej. Matka mocno obrywa. Ich się nie da zdominować.
Ale je się da zdominować. Spróbujmy jakoś z nich zdominować. Okej. Okay. Ona pada, dlaczego? Większe zguby się na nią rzuciły. Dobra. Spróbuj uciec. Cieknąć. Dobra. Przestraszenie? Jesteś przestraszona? Tak, jesteś przestraszona. A, chyba jej się to nie uda. A, dobra. Tobie przyda się na pewno magiczna osłona. Oraz płomienna tarcza. Czy paladyn dalej jest zdominowany? Nie. Okej, okay, a Dragne udało się zdominować, fajnie. Ty paladyn bitym. Przydałoby się jakieś leczenie. Ale za bardzo nie mam żadnego. Ty jesteś skamieniały? Jeszcze przez parę sekund. Okej, okay, ty rzuciłeś zaklęcie. Dobra, co możemy użyć? Możemy użyć jeszcze płonących ran. Się przyda. Dobra. Co jeszcze możemy rzucić? Możemy to rzucić. Okej. Zobaczmy. Kana też mocno obrywa. Powinien się zamienić w walkę wręcz. Dobra, co ty robisz? Możesz go podpalić. Możesz go podpalić. Kto go podpali? No dobra, może zajmij się tymi większymi zgubami. Wow, wow. Dosyć szybko padamy. Kana. Drugi oddech. Ty się teraz będziesz miała również podleczyć. Ale potrzebujesz najpierw skupienia. Kogo możesz uderzyć? Tak, zguba ognia zginie, może być fajnie. Więc fajnie, mamy się źle. Chyba nie mamy innej opcji. Okej, okay, paladyn, co ty robisz? Użyj ognia. Odleczy ten... Dokładnie. Okej. Okay. Fajnie. Dobra. Alot, alot. Bijesz się z tą większą zgubą. Matka musi dalej strzelać. Okej, okay, jest to już ona. Fajnie. Właśnie, rzućmy coś. Paraliżuję wrogów w obszarze działania. Spróbujmy to zrobić. Okej, okay, Kana zaraz padnie i chyba za bardzo nie mogę z tym nic zrobić. Paladyn może do niego podejść. Spróbujmy. Może uda mu się nałożyć ręce. Okej, okay, nie zdążył. Dobra, możemy kogoś podnieść za chwilę. A na razie jeszcze nie musimy. Więc może... Okej, okay, a Dragna wróciła. Bije teraz na naszych. Ten adrowy animant też tam tu krwi napluwa. Okej, okay, tu użyj znowu bariery. Fajnie. Paladyn, paladyn, użyj znowu tego. Dobra. Czy uda ci się ją znowu zdominować? Byłoby fajnie. Mhm.
Okej, okay, nasieczne ma odporność. Okej, okay, no to nie fajnie. W takim razie przywalmy jej. Okay, Paladyn teraz umieszczał druga. Okej, okay, fajnie, udało się tą zgubę zdjąć w końcu. Okej, okay, ona jest chyba sparaliżowana. Ej. No to, że tak. How may I help? Dobra, Alot, Alot, co ty jeszcze możesz rzucić? Żelazną skórę. Zamęt? No to chyba nie zadziała. Okej. Okay. Dobra. Właśnie. Czerpiąc z nich wsparcie swoich cech. Okej. Okay. Na razie jeszcze zostawimy. Może użyjmy tyglu duszy, bo ponieważ prawie też ma niskie zdrowie. Okej, okay, ty wróć do swojej broni. Jest. Skamienienie, jeszcze 10 sekund, wow. Dobra, Paladynie. Pewnij się, że matka nie zginie. Okej, okay, dobrze. Co jeszcze możemy rzucić? Tobą. Nekrotyczną lancę możemy rzucić. Hej there. Większa skuba ognia. Hey, Paladin powinien się na nią rzucić. Spaliuszony. Niefajnie. Zaraz sam padnie. Okej. Okay. Padł. Niefajnie. Aż teraz nie mamy kogo. Nie możemy podnosić ludzi. Hej. Okej? Okay. Edelu pozostał. Dobra, już tylko ten Revenant został. No i ta Dragna, ale na razie jest po naszej stronie. Okej, okay, rzućmy na niego tą nekrotyczną lancę. O nie, o nie. Uciekaj, matka, uciekaj. Nie zdążyła. Co się wydarzyło? Okej. Okay. Ty możesz rzucić jeszcze tą kamienną skórę. Mam nadzieję, że Eder się zajmie już tym animantem. Okej, okay. Masz jeszcze drugi oddech. Fajnie. Rzuciłeś tą kamienną... Masz tą żelazną skórę. No to spróbuj jakoś ją załatwić. Hej. Lavaru beyond seek! Masz przecież zaklęcia, co? Okej. Okay. Feeling the strain. Skamienienie. Ona skamieniła ludzi. Fajnie wiedzieć. Leave it to me! Leave it to me! Okej. Chyba sam Eder nie ogarnie tego. Zdecydowanie to jest walka, w której przydałby się niezłomny. Trochę nam leczenia brakowało. Okej, okay, więc w następnym odcinku podejdziemy tutaj jeszcze raz do tego. Do tej walki. No i cóż. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Okej, okay, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć.